A tymczasem na rozbiegu już Karl Geiger, najrówniej skaczący skoczek w tym sezonie, ani razu nie wypadł z czołowej dziesiątki w zawodach Pucharu Świata. Świetna prędkość na progu i tutaj piękny skok Geigera potwierdza, że jest w znakomitej formie. I dzisiaj widzimy już w tym kasku niezasłaniającym policzków, wrócił do tego swojego starego kasku, 104,5 metra z tej dziewiątej platformy startowej, zdecydowanie najdalej, a przecież miał też dość mocny wiatr, dokładnie metr na sekundę wiejący z tyłu skoczni, a zatem skakał w porównywalnych warunkach jak Kamil Stoch, a wylądował 3,5 metra dalej od Polaka. Noty za styl, 19, 18,5, może nawet dość surowo tutaj sędziowie ocenili ten skok Niemca. Karl Geiger, no, zdecydowany lider kadry Stefana Horngachera jak na razie w tym sezonie, no i cieszy się austriacki szkoleniowiec, bo Karl Geiger prawdopodobnie będzie nowym liderem. Tak. 151,1 punkta, zatem już tutaj dość znaczna przewaga nad Stefanem Kraftem i Kamilem Stochem.